Po zapoznaniu z zawartością serwisu stop.pl, użytkownik, który chce założyć konto, wybiera menu rejestracja. Po kliknięciu w to menu przechodzimy do formularza, w którym uzupełniamy podstawowe wiadomości. Pierwsze okno jest identyfikatorem do logowania w serwisie, a jednocześnie nazwą subdomeny w serwisie stop.pl. Podajemy następnie adres mailowy, na który przyjdzie potwierdzenie rejestracji. Wpisujemy hasło, które będzie naszym hasłem do logowania do serwisu stop.pl i potwierdzamy to hasło. Ostatnim polem to pole z numerem telefonu. Następnie musimy przeczytać warunki regulaminu. Warunki regulaminu otwierają się w nowej zakładce. Po przeczytaniu możemy zakładkę zamknąć i w formularzu jeszcze potwierdzić, że zapoznaliśmy się z warunkami regulaminu. Klikając w przycisk Zarejestruj dokonujemy rejestracji. Należy teraz sprawdzić skrzynkę pocztową i potwierdzić rejestrację w serwisie.